Misja 11. Pierwsza krew. Lord Wełnowór był zajęty działaniami zbrojnymi na innym froncie, natomiast ser Długoręka przebywał za morzami. Nie otrzymałeś żadnych rozkazów i samodzielnie zadecydowałeś, że należy podążać naprzód. Okej. Okay. Wilk z pieprzem już. Których wysłałeś na pomoc szczurowi zawiedli. To nie moja wina. Ja tylko dałem wojsko. To szczur mówił im, co mają robić. Milcz! Odzyskaj ziemię szczura, albo każę wyrwać ci język. Trzeba zająć się tym problemem u samego źródła. No. O, informacje o wilku. Przeszłość wilka spowijają mroki tajemnicy. To, co wiemy o jego życiu, to mieszanina mało wiarygodnych historii i plotek. Mówi się, że rodzice wilka zmarli w krótkim odstępie czasu z przyczyn naturalnych, wkrótce po 18 urodzinach wilka. Za dużo nie wiemy o nim. Poprowadź swoje wojska na inne ziemie wilka i odeprzyj ataki jego sił. To hrabstwo graniczy już z ziemiami wilka, więc bądź czujny. Wybierz miejsce na jedźmy, nie ma czasu. Gdzie by tu się lokować? Tu mamy trochę kamienia. Tu też mamy kamień. Ale tu za to strasznie daleko do żelaza. Ja bym to gdzieś usadowił w tych okolicach. Lepiej najbliżej tego tutaj kamienia, ale... Kurczę, gdzieś tu może? Dobra, niech będzie tu. W samym rogu, ale trudno. Zobaczymy, czy się to nam opłaci. No, wynocha stąd. Będziemy się czaić, tylko postawimy naprawdę spory skład zapasów. Tego już nie dostawimy. Dobra, trudno. Tak, mamy trochę drewna, mamy trochę kamienia. Przede wszystkim tak, zbrojownia. Kurczę, mamy bardzo mało miejsca. Zbrojownię wciśniemy tutaj. A mamy jakąś broń tutaj już na samym wstępie. Tak. Ojej. Dobra, tu mamy to. Na początek zapewnijmy drewna. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Myślę, cztery chaty będzie dobrze. Jeśli drewno, to i kamień. Świetnie. Myślę, że tu jedna krowa, ze względu na odległość, wystarczy spokojnie. Mamy też sklep. Sklep tutaj. Myślę, postawmy tu. Będziemy stawiać sobie, co mam do jedzenia. Myślę, że możemy spokojnie postawić sobie jedną farmę, żeby już powoli znosić, o tu może postawimy, do tego obiektu znosić pszenicę do składu zapasów. Przyspieszmy sobie troszeczkę. Nawet do 80. Czekamy na rozkazy. Woli, zacznijmy już tworzyć sobie łuczników. Nie ma co tutaj wylekać w ogóle. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Czekamy na rozkazy. Powolutku, pojedynczo damy radę. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra. Jakieś polecenia? Na razie tutaj, panowie. Jeszcze jeden nam tutaj maruder został. Możesz na nas liczyć. Stwórzmy sobie wekierników. Włóczników. Dlaczego jednej wekiernicy? Możesz na nas liczyć. No dobra, dobra. Jedziemy, jedziemy. Możesz na nas liczyć. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra, mamy 10 łuczników. No i co teraz? Powoli, ale... Powinniśmy zacząć... Kurczę, tak nie wiadomo, za co się zabrać tak naprawdę. Jak tutaj z tym drewnem? Dobra, przyszła pierwsza partia drewna. Zajmijmy się produkcją broni.
Na pewno na początek. Dwa razy łuki. To nie ulega żadnej wątpliwości. Kurczę, postawmy też. Możemy robić skórzane zbroje. Kurczę, właśnie tak jakoś tutaj strasznie ciasno jest w tym miejscu i będzie ciężko tutaj coś w ogóle wymanewrować. Bardzo słabo. Musi tutaj z tyłu zrobić sobie zaplecze takie. Nie wiem, czy to nie będzie za daleko. No trudno, ale postawmy. Stawmy to tu. Za mało pracowników. A to tu i wiedziałem, że tak się to skończy. Tu postawmy ten domek. Za chwilę będziemy musieli postawić młyn. Ej, brakuje już nam drewna, panowie. Może coś przyniesiemy? Świetnie. Mamy młyn. Może to przyspieszmy do 55. Potrzeba jeszcze jednej osoby. Dobra. Nie jest dobrze, bo za chwilę pewnie się zjawią tu nasi koleżcy. Niedźwiedzi biegają. Możesz na nas być. Tutaj się wysuńcie troszkę. A ja myślę, że czas postawić wieżę. Myślę, że nawet postawimy dwie obok siebie. Zapasy w spichlerzu są bardzo słabe. No wiem. Możemy zacząć stawiać piekarnię. Raz. Dwa. Prawie nie mamy już żywności, ser. Spokojnie. Trzy. Cztery. Dobra. Czy możemy kupić żywność? Możemy kupmy te 10 chleba, żeby nam nie zaczęli uciekać wszyscy z zamku. A jeszcze jakąś bramę by się przydało tu postawić. Do tych dwóch wież. Potrzebujemy więcej kamienia. Yes. Aha, i nie postawię teraz bramy. Sprytne, naprawdę bardzo sprytne. Potrzeba kamienia. Tylko ja to mogłem tak zrobić po prostu. Zapasy w spichlerzu są bardzo słabe. Ej, tak to jest, jak się nie myśli przy budowie. Potem się cierpi. Prawie nie mamy już żywności, ser. Jezu, już? Co wy tak żrecie? Dobra, postawmy jedną tu, drugą tu. Jezus Maria, chłopie. A brama? Brama wejdzie tu? Brama wejdzie tu. Dobra. Mamy trochę drewna. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Ej, kocham tą grę po prostu. Dobra, dostawmy tu ten domek dla świętego spokoju. Myślę, że już jest już czas na... Już wkrótce poczujesz na plecach mój oddech. Czyli idą. Brama. Zapasy kamienia są zbyt skromne, sir. Czemu ten kamień tak wolno się wydobywa, no? Mogę kupić kamień? Mogę, ale już zaczyna mnie domagać z tym kamieniem. Dobra, łuki. Ładować się tu na górę. W
Uwielbiam to po prostu. Wojska węża atakują! Dobra, już nam nic nie zrobi na razie. Trzeba nam nowych rekrutów. Nic nam nie zrobi, jeszcze dorzucimy kolejnych 3 łuczników. Co on tutaj ma na początku? Kurczę, ma pałkarze, niedobrze. Bardzo niedobrze. Dokąd idziemy? Czekamy na rozkaz. Skończyła się nam kasiora. Już tam zmierzamy. A nie mam za bardzo czym handlować, żeby było śmiesznie. Trwali postawimy później. Coś czuję, że tutaj nam puszczą to wszystko z dymem. Schody są tutaj. Jakieś polecenia? Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. Dokąd tym razem zmarł? Niewielka grupa żołnierzy węża zmierza w kierunku naszego zamku. Już? Czekamy na rozkaz. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Ja nie mogę, no. Ale to jest wszystko na... Kamienia się nie pozbędę. Wyciąć mi to wszystko w pizdziec. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra. Wojska węża atakują! Dosyć szybko. Nie wiem, czy nie za szybko. Opchnijmy ten kamień na razie. Oczywiście już nie mamy wolnych kmieci. Ajej. Spichlerz jak wygląda? Zapasy w naszym spichlerzu 110. Nie, to w porządku. Ci tutaj? Kurde. Czekamy na rozkazy. Tak? Już tam zmierzamy. Jazda, nie ma czasu. Łucznicy w gotowości. Dobra. Niewielka grupa żołnierzy Wilka zmierza w kierunku naszego zamku. O ludzie, Wilka. Nie żartujcie sobie. Dobra. Czy ja? Nie, bronią nic nie mogę tu pohandlować sobie za bardzo. W ogóle tak handel tutaj to taki... Nie przymierzając średni. Jak my tu mamy z tym żarciem? Dobra, dajmy na chwilę podwójne racje. Podciągnijmy trochę podo... Jesteśmy zgubieni! Kurwa, rycerzy ma, ja nie mogę. Czekamy na rozkaz. Mój łuk będzie ci służył. Ruszamy natychmiast, mój panie. Dawać na górę. Klepać ich. Fajnie, zanim podeszli, to już ich 3 nie było. Jeszcze 3 mniej. Szybko się ich pozbywamy. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia. Najebiście. Wyruszamy. Gorzej z tymi rycerzami, są strasznie wolni, ale... Kurde, to nie zmienia faktu, że w ogóle... By ich położyć, to nam będzie trzeba... Naprawdę dużo strzałów z łuków. Zaczniemy produkować wekiery. I pałkarzy. Nie ma co zwlekać z tym. Jak tu stoimy z żarciem? No, spokojnie, idziemy do przodu. Za mało złota, mój panie. No właśnie.
strzały gotowe. Łucznicy w gotowości. Dobra. Trochę go. O, w dupę. O nie. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Nie, dobra, udało się, ale... Ja pierdził. Upadliśmy. Kochaj go. Zaczynam cię coraz bardziej doceniać. Świetnie. Może już nie przychodzi tu więcej, dobra? Nie można tutaj... Ej, ta krowa musi w tym momencie przejechać. Co za menda. Do tego obiektu nie, no i właśnie, nie będziemy mieli wekiery. To możemy naprawić to. Tu możemy jechać dalej. Już tu po drewno chodzicie taki kawał drogi, więc was tu przestawimy. Za mało pracowników. Nie można tu za mało pracowników. 2, 3, 4, 5. Myślę, że więcej nam nie będzie tego potrzebne. Obiekt mógł funkcjonować. A was tutaj, no oj, nie to, tylko to. A was się tu po prostu pozbędziemy. Dobra. Teraz tak, dostawimy sobie, o, mam sporo kamienia. Dostawmy sobie tu kawałek muru. Tu jakoś. No możemy w sumie tak zrobić, ale to... Dostawimy jeszcze tutaj jedną wieżyczkę na rogu. O, w tym miejscu. Dobra. Wow, a tutaj w ogóle nie ma miejsca, tak? Dlatego ten kamień tak słabo idzie. No ale... Nie się było tego spodziewać. Wiadomość, panie! Skorzystaj z tej księgi, panie. Projekt kuszy zamieszczony na jej stronach wspomoże cię w walce z twoim nowym wrogiem. Modlimy się, aby to wystarczyło ci na zwycięstwo. Świetnie. Myślę, że postawimy nawet jeszcze jeden warsztat. Dobrze, że robiłem te kamizelki. 11 tych kamizelek. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Kolejny domek dostawmy. Wiadomość, panie. Sir, nasi rzemieślnicy powinni jak najszybciej zacząć budować kusze. Musimy być przygotowani na powrót ludzi wilka. No, musimy. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, sir. Świetnie, dobra. 9 kamienia. Trochę skromnie. No lepiej skromnie niż wcale, nie? Mamy pierwszego kusznika. Uwaga! Szybki marsz! To się na rycerzy świetnie będzie nadawało. Ha, ciekawe, czy tu mogę postawić mur. Ty mogę. Ale wątpię, żebym chciał tak aż biegać naokoło. Nie wydaje mi się to. Czekamy na rozkaz. Dobra. Tak. Jeszcze tych kilku łuczników. Już tam. Postawmy ich na wieżę. No a dalej to już będą kusznicy grani. No dobrze, ile na to zostało? A jeszcze troszeczkę. No i co? No i chyba na razie to już... Nie ma co kombinować. Już trochę ciężko widzę, że zaczynamy nie domagać z chlebem. Przyda się kolejna farma, której nijak nie da się tu nigdzie postawić. Tylko tu daleko, tak? No trudno, to postawimy najwyżej dwie, żeby tu rekompensować tą długość i odległość od składu zawazów. Kolejne dwie kusze nawet. Na rozkaz. Dobrze.
Łucznicy w gotowości! Myślę, że tych 8 łuczników puścimy, to myślę, że ta wieża będzie tutaj kluczowa. Ta środkowa. Więc tutaj jak największe siły zgromadzimy. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie! Jakieś polecenia? Ruszać się! Świetnie. No i powolutku, powolutku. Nie najgorzej to wygląda. Jak stoimy z jedzeniem? Nasze zapasy żywności. No, mniej więcej się na jednym poziomie, około 100-110 jednostek. Utrzymują. Poprawimy jeszcze mur troszeczkę. Czuję, że tutaj przyjedzie ciężki sprzęt na sam koniec. No, te wieże tak samo budujemy. Nie ma co tutaj kusić losu. Dobra. Jeszcze tu obudujemy dodatkowo blanką. Dobra. No, myślę, teraz możecie przychodzić. Oj. Kolejny kusznik. Na ramię! No. Gotowi do boju, sir. Ładuj się tu na górę. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk węża, który zmierzał w tę stronę. Naprzód. Wąż to jeszcze nie problem. Czekamy na rozkazy. Ile już mamy tych kusz tutaj? 6, no. Powolutku, powolutku, ale... Ale do przodu. Co, żeby jednak się tutaj zabezpieczyć. Tak, postawimy bramę na pewno. To już koniec, mój przyjacielu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Przegrałeś. Tak, jasne. Co ty tutaj masz? No, ładnie to wygląda i pewnie będzie jakaś katapulta. Tak jest, że. Ale bym się nie podjara, nie podja... A, pałkarza stworzyłem. Brawo. Uwaga! Łucznicy w gotowości! Kuszę tak samo tutaj na tą środkową wieżę. Lećmy, lećmy z tym. Myślę, że tamta trzecia wieża była zupełnie niepotrzebna. Tarczy porobię. Myślałem, że to do katapulty i od razu jecha, a jednak, kurde. Jakieś polecenia? Już tam zmierzamy. Musi ładować szybko. Ruszamy na szybko, 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 szybko. Potrzeba nam nowych rekrutów. Tak jest. Ruszę. Ja pierdzielę. Targować strzał. Łucznicy w gotowości. Dobra, nie tak dużo było strat. Ale kurde, jednak tam poszli, no. Sir. Szybki mar. Postawmy tu dwóch kuszników w razie czego. Tak jest. Czego ci trzeba? Ruch, szybujesz trochę. I tu w tym przesmyku tych pałkarzy. Ojej. Wiadomość od węża. Znowu ty? Męczy mnie już twoje natręctwo. Następnym razem będziesz miał mniej szczęścia. No, jeszcze jeden atak będzie. Da jakąś bramę postawić, albo coś takiego. Jasne, że się da.
Dostawmy do tego mur. No już tutaj żadni nieproszeni goście nie powinni się nam ładować. Super. Czego? Nadchodzimy. Dobra, jeszcze go mylicie stali. Jakby była potrzeba, po prostu tam wjechać. Dobra, raz, dwa, jeszcze jedna warstwa. Mamy nadwyżki tego kamienia, więc możemy go wykorzystać. Dobra, jak tam, czy kusze jakieś są? Dwie. Na ramię broń! Naprzód! Może tym razem w tą stronę, na tą wieżę. Nie jest źle, na razie nie jest źle. Tu jesteśmy zabezpieczeni z tyłu, minimalnie, ale jednak. No, do ostatecznej bitwy już nie dużo czasu, przyspieszmy sobie. Do 90 na maksa. Mam po prostu odpyty drewna. Opchnijmy trochę. 60 drewna mi się spokojnie wystarczy. 1300 zł. Po prostu pływamy w kasie. Ruszać się. No jakoś się kręci. Myślę, że dobudujemy jeszcze z 3 piekarnie. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk wilka. Kurde. Niedobrze. Na pozycjach. Szybki marsz! Oddział wojsk wilka mi się nie podoba. Zupełnie. Tak jest, szef. Dobra. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Tym razem to twój koniec. Jest. Tak jest, szef. Naprzód. Co my tu mamy? Trochę łuków. Trochę mieczy. I tak sporo. Ruszać! Psmy są pałkarze. Ruchy, ruchy! Zamknęli bramę, no. Mój łuk będzie ci służył. Nadchodzi. Ruszać! Psy! No, 9 pałkarzy tylko? No 11, gdzieś tam dwóch tu wsiąkło. No, gdzie są te zakute łby? Kurde, ma ich trochę. Uwaga! Uwaga! Ruszać się! Tak jest, że... Ty chodź tu. No i co? Będziemy się tłukli, nie? Jeszcze jeden kusznik. Myślę, żeby polecić tu z tej strony. Potrzebujesz trochę szarżować. Świetnie to wyszło. Wróg został wiadomość od wilka. Świetnie, jak ci pokażę to. I drogo za to zapłacisz. Pokażę, zrobili roboty na sam koniec, fajnie. No i zwycięstwo, kolejna misja z głowy. 12700, nie najgorszy wynik. Dzięki planom kuszy, które wręczył ci zaskoczony nieznajomy, nieznajomi. Nie pozwoliłeś kolejne ziemie, ale też po raz pierwszy przelałeś krew ludzi wilka. No i wbiliśmy tutaj klin. Jeszcze dwie prowincje węża zostały. A potem już zostanie tylko wilk i wieprz.